Krosno ligt in zo'n provincie die de omstreden verklaring onlangs introk om geld te kunnen krijgen uit Brussel. Maar voor Roes en Jadwiga verandert dat niets in hun dagelijks leven. U mnie to jest tak naprawdę ciągłe życie w strachu, bo ja nawet w momencie, w którym wychodzę do sklepu po bułki, myślę o tym, że o, może teraz na ulicy ktoś znowu mnie zwyzywa, może dojdzie do czegoś gorszego. Może w końcu ktoś użyje przemocy fizycznej. Wcale nie było tak, że nagle Podkarpacie uznało, że teraz lubimy osoby LGBT i je szanujemy, tylko po prostu wszystko jest kwestią finansową. I to jest tak naprawdę najsmutniejsze, że tak naprawdę nie mamy się z czego cieszyć. Volgens het provinciebestuur is er eigenlijk niets mis met de LHBTI-ideologie vrije zones. Jacek Kotula had hem daarom liever willen houden. Dezercja, kapitulacja, tak. To jest właśnie, to jest to. Ja boleję na tym, bo nasza partia Prawo i Sprawiedliwość, no ona mówi, że oni są bardzo konserwatywni, bardzo moralny kręgosłup, patriotami, kochają Polskę. No a tutaj widać, że nie kochają, ponieważ oni przed ideologią LGBT i gender cofają się. In de LHBTI-zaak heeft Polen nu dus voor het Europese geld gekozen. Maar inmiddels heeft de Europese Unie er een groot probleem bij. Pools constitutioneel hof besloot dat Pools recht belangrijker is dan Europees recht. Dat is tegen de Europese regels en dus moet de Europese Unie met een hard antwoord komen om de druk op Polen op te voeren. Brussel kan besluiten om tientallen miljarden euro's waar Polen recht op heeft niet over te maken, maar het is maar de vraag of het land dan inbindt. Ten rząd się nie cofnie. Ten rząd, jeśli chodzi o kwestie konstytucji, jeśli praworządności, nie cofnie się. Zij geloven ook niet dat hier onder druk van de Europese Unie echt wat gaat veranderen. Od razu po szkole chcę stąd wyjechać, wyjechać do większego miasta, żeby nadal działać aktywistycznie. Ale raczej chcę się trochę odciąć tutaj, niestety.